Cześć, witajcie, z tej strony PP i witam was po krótkiej przerwie ponownie w grze Gothic 2. Tak więc w ostatnim odcinku skończyliśmy w tym miejscu, mieliśmy zapolować na tych bandytów, którzy tam są. Jednak tak dzisiaj nie zrobimy, ponieważ moje dźwięki są zbyt głośne i mnie zagłuszają. Tak dokładnie. A tak naprawdę nie zrobimy tak, ponieważ ci bandyci są po prostu za silni. Próbowałem z nimi się zmierzyć przed nagraniem, tak testowo. Testowałem tylko, czy wszystko działa, czy wszystko się nagrywa. No i niestety ci bandyci jednak są troszeczkę zbyt silni dla mnie. I muszę znaleźć lepszy oręż, żeby z nimi się zmierzyć. A co w dzisiejszym odcinku? Najpierw sprawdzimy sobie dzienniczek. Przyjęcie do najemników, tak, misa Bromora. Co prawda nie mamy żadnych misji do wykonania, tutaj jakaś pokrzywa. A przydałyby nam się takie misje, takie poboczne, takie bardzo poboczne misje, które możemy wykonać i za które dostaniemy troszeczkę doświadczenia, bo jednak to nam się przyda. Dlatego też pójdźmy teraz do Corinis, rozejrzyjmy się troszeczkę i być może dostaniemy jakieś zadanie, które nam tutaj przyjemnie zostanie przez nas wykonane. A jeśli tak się nie stanie, w takim wypadku pójdziemy w stronę najemników i wtedy po drodze zgarniemy trochę expa za całą zwierzynę oraz tam też będą pewne zadania poboczne, które wykonamy po drodze. Tak więc najpierw tak, porozmawiajmy z... Tu był taki pewien pan. O, jest, stoi tutaj przy targowisku, nie zauważyłem go. On nam proponuje polowanie razem z nim, tak więc zapytajmy się, czy możemy z nim iść na polowanie. Hej, ty! Przyszło nam żyć w niedobrych. Co słychać? Nie jesteś stąd, co? Nieważne, ja też nie. Gdzie się wcześniej kręciłeś? W lasach polowałem na wilki i ścierwojady razem z innymi myśliwymi. Ale rzuciłem to. Czasy zrobiły się niebezpieczne. Kręci się tam sporo podejrzanych typów. Nikomu tego nie powtarzaj. Czemu nie pójdziemy na polowanie razem? Nie opowiadaj mi takich we dwóch jest bezpieczniej, to prawda. Teraz każdy. A więc znasz się trochę na polowaniu. To znaczy, umiesz... Teraz nie. Już o tym w takim razie wróć jak... Aha, rozumiem. W takim razie sprawa wygląda tak, że jeśli się nauczymy umiejętności obdzierania zwierzyny ze skóry, wtedy on chętnie z nami pójdzie. I sprawa wygląda tak, że mamy 0 punktów nauki, tak więc niestety nie nauczymy się tego. A to nie jest... Słuchajcie, słuchajcie! Oj, znowu mnie zagłusza. Ogłasza się, co następuje. W związku z zaistniałą sytuacją... O, słuchajcie, możemy iść się przespać, ponieważ deszcz zaczyna padać, a ja nie lubię chodzić po deszczu w tej grze, bo nie dość, że zagłusza, to jeszcze zmniejsza widoczność i jeszcze tak nieprzyjemnie. Lepiej jak jest słoneczko, świeci i wszystko, wszyscy się cieszą. Tak więc słuchajcie, pójdziemy, wyjdziemy sobie z miasta po pierwsze. A ten co tak stoi tutaj na środku? O, poszedł sobie, dobra. Słuchajcie, pójdziemy sobie tym wyjściem i pójdziemy na prawo. Tam znajdziemy być może jakąś zwierzynę, z którą się zmierzymy. I być może ją pokonamy, zobaczymy. Bo najbardziej mi właśnie zależy na szybkim doświadczeniu. Tak więc mamy blisko strażników, więc jakby coś się działo niedobrego, to mam nadzieję, że nam tutaj pomogą. Tam dalej, gdy się zapuścimy, znajdziemy cieniostwora, a jeszcze dalej znajdziemy orka, zwiadowcę. Tak więc bardzo niebezpieczna okolica. Jednak tutaj te początki są stosunkowo proste. Znaczy bezpieczne, nie proste, ale bezpieczne. Tu musimy się trochę odsunąć. O nie, dwie na nas biegną. To są jeszcze dorosłe krwiopijce. Tak więc nie damy rady. O nie, 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 nie. Ja nie chcę, żeby on mnie zabił te krwiopijce. Niedobrze. Dobra, zablokował się. Okej, poszedł sobie elegancko, tak więc... O nie, 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 nie. To będzie moje doświadczenie, chodź. To będzie moje doświadczenie. Hej, ciągle to potrafię. Na jednego strzała ją zdjął. Niedobrze. Dobra, tutaj chyba jeszcze jedna została, tak więc myślę, że tą już sobie poradzimy. A jeśli nie, to wczytamy grę i pójdziemy po prostu w stronę najemników już. A,
pod górkę trochę ciężej się z nimi walczy, ponieważ one bardzo lubią unikać tych wszystkich ciosów na boki. O, udało się, bardzo fajnie. Tu będzie bardzo dużo wilków. Możemy teren zbadać, możemy łukiem, bardzo bezpiecznie. Zaraz wam coś pokażę. Ja nie chciałem strzelać. A, nie mam strzał. Dobra, słuchajcie, tam dalej leży cieniostwór, nawet chyba go widać. Tak więc dalej już nie będziemy szli. A z racji tego, że tu jest dużo wilków, to one rzucą się na nas wszystkie, więc no nie warto tutaj iść dalej na aktualnym poziomie. A potem tu wrócimy. Tak więc co więcej. Musimy to robić szybciej, mocniej, lepiej. Teraz ciśniemy do najemników. Po drodze pozabijamy trochę zwierzyny, jak już wcześniej wspomniałem kilka razy. I myślę, że wszystko będzie bardzo dobrze. Przyszło mi to do głowy. Przyszło ci to do głowy, no co ty nie powiesz? I teraz znowu Watras będzie mnie zagłuszał, no świetnie. O, może porozmawiamy z Watrasem? Czy ja coś dla niego mam? Co do tych, tak? Powiem ci, czego się do... Niestety... O, myślałem, że się czegoś dowiedziałem. A tutaj nic, no dobrze. W takim razie ciśniemy do najemników, bo to jest nasze główne zadanie jak na razie. Kurde, przydałyby mi się jakieś poboczne zadania w tym Korinis. Co by tutaj można... Zuris, nie? Hakon. Może on? Jestem Hakon, handlarz bronią. W dzisiejszych czasach... Dokładnie, każdy powinien mieć broń. Dla siebie? Co wiesz o zaginionych mieszkańcach Korinis? Wielu z nich przechodzi przez wschodnią bramę. Części z tych, którzy przychodzą, nie widziałem nigdy w... Tylko ostatnio Był taki gość, chyba Joe miał na imię. Gadał na lewo i na prawo. Twierdził, że zna sposób na dostanie się do wież, w których od tej pory przestał się pojawiać. Nie zobaczyłem go już nigdy. Pomyślałem, że może Lorda... Słuchajcie, ja wiem, gdzie jest ten Joe, ponieważ jak już wspomniał Hakon przed chwilą, Joe bardzo chciał się dostać do wież jednych tutaj, które tutaj stoją. Jest ich tutaj kilka, to jest jedna z nich na przykład. I on właśnie w tej wieży siedzi w środku. Pewnie zastanawiacie się... Oj, Watras. Pewnie zastanawiacie się, jak on do środka wszedł tej wieży. A mianowicie historia jest taka, że wieża pewnego dnia była otwarta i on to zauważył, tak więc wszedł do tej wieży i niepostrzeżenie jakiś strażnik miejski zamknął tą wieżę, nie zauważył go, że on jest w środku. No i tak go zatrzasnął i on tak siedzi tam. I żeby go uwolnić i żeby zgarnąć doświadczenia za to, musimy nauczyć się kradzieży kieszonkowej. I gdy się tego nauczymy, wtedy zabierzemy, ukradniemy klucz do tej wieży jednemu ze strażników. No i właśnie tak go uratujemy, ale to nie na teraz jest misja, ponieważ trzeba mieć dostęp do gildii złodziei. Tymczasem walczymy z wilkiem. To może okazać się śmiertelne dla nas. Albo i nie. Bo jak pamiętacie, wilk bardzo nieźle nas tutaj dziabał w poprzednich odcinkach. Dlatego też teraz obawiałem się, że nie uda nam się to. Jednak myślę, że bez większych problemów nam się tutaj udało. Okej. Idziemy dalej. Mam tutaj lekki orkowy topór. No nieźle. Tutaj jest tak. Okej, musimy wbić poziom i ulepszyć sobie. Siłę po prostu musimy zdobyć więcej. No dobra. Bardzo się martwię o to w tej grze, gdy będę grał, że moja postać będzie słaba, ponieważ po prostu od levela postaci zależy, jak mocni jesteśmy, to jest chyba logiczne. I bardzo potrzebuję dużo siły, żeby unieść dobrą broń dwuręczną. Dobra, tak więc mamy szczaw królewski, tutaj będą jeszcze szczury. Tak więc zabijemy tutaj, będą dwa. No właśnie, takie doświadczenie lubię. Jest prosta do zabicia, daje troszkę mięska i daje nawet sporo doświadczenia, jak na ten poziom trzeci. Tak więc uleczmy się. Kiełbasą. Bezi, może byś się czegoś napił, bo to taki zaschło ci w gardle. Chyba wina się napi, człowieku. Dobra, tak właśnie ma być. Okej, tak więc słuchajcie, możemy ruszać przed siebie dalej.
tutaj wszystko mam, dobra. Tak więc, ile nam brakuje? 500. Tak więc nie jest jeszcze tak najgorzej, po drodze będzie kilka kretoszczurów. One też co nieco nam doświadczenia dadzą. Tutaj jakiś goblin tylko, więc z nim nie będzie problemu. Pewnego razu, gdy zabiłem tego goblina, gdy grałem w Gothica 2 właśnie Nockruka, zostawiłem tą lagę i ona tak leżała przez kilka rozdziałów i nigdy jej nie podniosłem jakoś specjalnie, nie wiem dlaczego. Zawsze kiedy tędy przechodziłem, ta laga leżała z rozdziału na rozdział i to taka ciekawostka mała, niekoniecznie ciekawa, ale taka informacja, o. Chodź Wilku, chodź. Ty już nie jesteś straszny. Nie mam wyczucia. No właśnie, wilk ciągle mnie je. Dobra, udało się. Swoją drogą potrzebuję intra do tej serii Gothic, jakiegoś ładnego. Muszę je albo sam zrobić, albo zamówić u jakiejś osoby, która wykonuje intra. Mam już muzykę, muzyka jest nawet z Gothica 2. Tak więc, tylko jest... O Jezu, one już do mnie lecą? Co tak szybko? Tylko kwestia do robienia kilku scen, a nawet kilkunastu, ponieważ nie lubię krótkich intr. Nie lubię takich kilkusekundowych intr, nie podobają mi się bardzo. Lubię takie minutowe intro, takie troszkę nawet dłuższe, minuta 20, takie intra są naprawdę świetne. Wiem, że przy takim czymś jest masa roboty, ale potem efekt jest genialny, według mnie. Okej, jednego zabiliśmy strzałą, a drugiego na spokojnie dokończymy. Tak więc bardzo fajnie. No. Ostatnio w ogóle na YouTubie znalazłem gościa raczej, który wykonuje intra za pewną opłatą. Intra są naprawdę na wysokim poziomie. I sprawa wygląda tak, że jeśli ktoś ma 2000 widzów, to te intra dostaje za darmo. A jeśli ktoś nie ma właśnie tych 2000 widzów, to za intro trzeba zapłacić odpowiednią sumę. Tak więc nie jest to dosyć mało, ale nie jest też specjalnie dużo. Myślę, że jego intro warte są tej ceny, którą przedstawił na swoim kanale. To było chyba 30 zł przelewem i 50 zł SMS-em. Tak więc to nie jest dużo. I być może pokuszę się o takie intro, ponieważ każda seria powinna mieć jakiś ciekawy wstęp, a przynajmniej tak mi się wydaje. Jeśli się mylę, to bardzo mi przykro. Okej, słuchajcie, tutaj w środku są jeszcze dwa kretoszczury, jeśli się nie mylę, albo jeden. O. Ile jest? Dwa. Jeden się tutaj zablokował, coś nas nie atakuje. Ale to lepiej dla nas. Okej. Okej. Na górze słyszymy bandytów, jak rozmawiają. O, tutaj kuferek jest. Mamy jakieś wytrychy? Mamy 5 wytrychów. Dobra, tutaj nic specjalnego nie znajdziemy, co prawda, w tych skrzynkach, jeśli dobrze pamiętam. Jednak otworzymy je. Najwyżej musimy być... Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Tutaj klucz potrzeba, nie wiedziałem. Ale tutaj jednak chyba będzie wytrychy. Okej, będziemy musieli wczytać grę, jeśli źle otworzę, bo nie chcę marnować wytrychów. O, brzmi nieźle. Brzmi nieźle. Aj. I teraz w którą stronę? Aj! Wytryk się złamał. O, bardzo dobrze. O, tutaj jeden zmarnowany, ale 3 zyskane, tak więc interes w miarę dobry i opłacalny. Okej, uleczmy się, bo jednak pełnia życia nam zawsze się przyda. Okej. O, wiesz, mówi się o tym i o tamtym. O, trzymam się od tego z daleka, zbyt niebezpieczna sprawa. Dobra, te dialogi są po prostu świetne. Okej, to słuchajcie, teraz będziemy rozmawiać o pewnym zadaniu z tym panem, więc ja się wyciszę. Co się dzieje? Co się dzieje? Popatrz tylko pod most, a zrozumiesz. Coś takiego widzę pierwszy raz w życiu. Czemu nikt nie przepędzi tych obwiesiów? Co się stało? Jechałem do miasta z moimi pomocnikami, kiedy nagle, ni stąd, ni zowąd, wyskoczyli na nas uzbrojeni bandyci. Na szczęście umiem się bronić, bo podzieliłbym los pozostałych.
Kto cię napadł? Bandyci! Któż by inny? Czają się w pobliżu tego mostu. Kiedy ktoś chce przejechać, wpada w ich sidła. Wiedziałem, że most jest mało bezpieczny, więc chciałem się przeprawić pod nim. Ale widzę, że mieli wielką chrapkę na moje towary. Ci dranie skoczyli na nas z mostu, prosto na wóz. Powinienem był próbować przekraść się pod osłoną nocy. No, to widzę, że niezły Jackass tutaj był, jak skakali z mostu. Ten sprzęt pod mostem należy do ciebie? Tak, wózek, towary, wszystko! Znalazłem trochę tego po drodze. Możesz sobie zatrzymać te bibeloty. Jedyną naprawdę cenną rzeczą były trzy kamienne tabliczki. Kamienne tabliczki? Jeden z miejskich magów wody chciał je ode mnie kupić, a ja obiecałem mu je dostarczyć. Muszę je za wszelką cenę odzyskać, inaczej moja reputacja legnie w gruzach. Gdzie Część z nich znalazłem w mauzoleach. Większość sprzedałem temu magowi z Corin. W tych okolicach ciężko się na nie natknąć. Czemu ten mag tak bardzo się nimi interesuje? Powiedział, że potrzebne mu są do badań i poprosił, żebym rozejrzał się za innymi tego typu przedmiotami. Czemu po prostu nie... Niestety podczas walki z bandytami skręciłem kostkę. Mogę chodzić, ale podróżowanie i zwiedzanie jaskiń raczej odpada. Udało ci się przepędzić? Tak, ale na pewno wciąż czają się w pobliżu mostu. Możesz mnie nauczyć silniej uderzać? Pewnie. No, możemy się nauczyć siły. Pokaż mi. Owszem, pomóż mi za... Wtedy pokaż... No i ciśnij, u mojego mistrza Harada mam za darmo nauczanie, więc... Zsiemnie twoje. Jeśli chodzi o te... Znalazłem je... Wielkie dzień, teraz oczywiście... Okej, okay, bardzo fajnie. I słuchajcie, deszcz zaczął padać, co mi się niesamowicie nie podoba. Niedaleko mamy karczmę, w której możemy się przespać, jednak nie chcę płacić 50 sztuk złota za głupi nocleg, z którego skorzystam 2 lub 3 razy. Tak więc, tak, tutaj jest Greg, musimy z nim porozmawiać. Patrzcie, kogo my tu mamy? Nasz pastuch. Zresztą potrzebuje właśnie kogoś takiego jak ty. A kim ty właściwie jesteś? To nie twoja Gdybym chciał ci powiedzieć, kim jestem, to chyba bym to zrobił. Czego ode mnie chcesz? Wciąż masz problemy ze strażnikami miejskimi? Sam zaraz załatwię ci problemy, durniu. Szukam pewnego gościa. Nie mogłem go znaleźć w mieście, a ci durnie tutaj też nic nie wiedzą. Jest szczupły, ma ciemne włosy i nosi czerwoną zbroję. O ile wiem, był skazańcem w starej kolonii. Jego imię zaczynało się chyba na D. Nie znam nikogo. Powinieneś... Coś jeszcze? Tak, ty pyszałku. Potrzebuję broni. Potrzebuję prowiantu. Trochę złota też by nie zaszkodziło. Złoto? Wszyscy chcemy złota. Zapewne. Tylko co z nim zrobisz? A ty masz pewnie lepszy plan, co? Gdybyś wiedział, co osiągnąłem, to ze strachu wlazłbyś pod kamień. Więc przestań mleć o zorę. Prowiant? Przecież... Ten stuknięty gospodarz nie da ci niczego. Chyba, że za to zapłacisz. W mieście nie było żadnych handlarzy bronią? Chyba żartujesz. Mają tylko jakieś śmieci. Oto 10 złotych monet. Ty biedaku, zatrzymaj te grosze. Mam lepszy pomysł. Niedaleko stąd jest jaskinia. Zakopałem tam swoje rzeczy. W jaskini jest niebezpiecznie i nie mogę tam iść sam. Chodźmy do... Ruszajmy. No dobra, po długiej rozmowie z Gregiem wybieramy się do jaskini, jednak ja jeszcze nie dokończyłem wątku z tymi tabliczkami, a mianowicie ten pan, który tam siedział, prosi nas o zebranie 3 kamiennych tabliczek, ja już jedną miałem z wieży Xardasa, a on potrzebuje jeszcze 2, tak więc dostarczymy jemu potem, ponieważ to nie jest trudne zadanie i te tabliczki są dosyć często spotykane. Tak więc słuchajcie, teraz biegniemy z Gregiem po jego skarby, ponieważ na całej wyspie Corinis Greg zakopał różne skarby.
O, tutaj są wilczki, tak więc słuchajcie. Aj, myślałem, że mi się uda. I co ciekawe, Greg prosi nas o pomoc, ponieważ nie poradzi sobie sam z potworami, niczego tu nie znajdę, które są w tej jaskini. Dla mnie to jest kpina. Znaczy, no kpina to nie, bo to jest gothic, to jest RPG, prawda? Ale słuchajcie, on ma wyszkoloną umiejętność władania mieczem na mistrzowski, tak więc nawet ork by nie sprawił mu żadnego problemu. Jednak w środku jest kilka goblinów, zaledwie kilka goblinów, a on się ich, no powiedzmy, boi. No ale dobra, mniejsza z tym, porozmawiajmy. Patrz, mój przyjacielu, oto ta jaskinia. Tu masz kilof. Rzeczy zakopałem gdzieś w środku. Na co czeka? A co z tobą? Ktoś musi pić. Dobrze, dobrze, tak więc spokojnie, my sobie tam w miarę możliwości poradzimy. W środku są gobliny, są czarne gobliny, więc myślę, że sobie poradzimy, a jeśli sobie nie poradzimy, to... O Jezus Maria. Dwa na raz? No nieźle. A jeśli sobie nie poradzimy, to skonsultujemy się z Gregiem, bo czarne gobliny mogą nam sprawić problemy. A jeśli tak nie będzie, to nie obrażę się, ponieważ dają sporo doświadczenia, jak na nasz poziom. Dobra, tutaj mięso kopacza mamy. Rybcia. Bez zjemy, bo on daje manę. I tutaj jest roślina lecznicza. O, właśnie. Dobra, zapiszmy grę. No i co ja już mówiłem. Na całej wyspie Korinis Greg ma zakopane skarby. I te skarby musimy odnaleźć. To jest takie zadanie. Znaczy, nie musimy tego robić, bo to jest takie zadanie poboczne. Jednak można to zrobić, jeśli komuś się nudzi. Ja co prawda nigdy tego zadania nie wykonałem, ponieważ dosyć sporo jest tych miejsc. Tak więc, co teraz robimy? Nie mamy żadnego czaru. Trzy gobliny do nas biegną. Okej, biegnie jeden. Okej, biegnie drugi. Bardzo fajnie, że tak po kolei mi wychodzą. Oj, bardzo fajnie, mamy kolejny poziom, czwarty, 10 punktów nauki. Tak więc... O, biegnie jeszcze jeden i jeszcze jeden. O, z czarnym goblinem już nie damy rady. Już mam za mało punktów, tak więc Greg go załatwi, niestety. Okej, Greg, załatw go, ja się tutaj uleczę. A, potką się uleczę, co mi tam... I tak nie daje mi całego życia, tak więc zapiszmy grę jeszcze. Okej. Greg, zabij go. Bardzo dobrze. Jedna bestia mniej. Okej. No znowu muszę się uleczyć. Kurde, to jedzenie mi schodzi jak głupie. Ale co tam. Te mięsko, surowe mięso, możemy usmażyć na patelni, dzięki czemu dostaniemy więcej... więcej będzie nam dodawało i to jest dobry interes. Tam po nagraniu mogę to zrobić, żeby was nie przynudzać gotowaniem. Gotuj z Bezim, taki będzie tytuł odcinka. Gotuj z Bezim. Nie no, żartuję, może kiedy indziej. No, tutaj jeszcze sporo ich jest, kurde. Okej, słuchajcie, spróbujemy się z czarnym. O, dwa biegną, jak niedobrze. Kurde, doświadczenia tyle. Dobra, chodź tu. Chodź tu, chodź tu. Dawaj go. Okej, udało się. 80 doświadczenia to jest naprawdę sporo jak na ten poziom. Bardzo fajnie. Okej, monety jakieś. Tu jest więcej tych goblinów. I tutaj jest jeszcze jedno zadanie, ponieważ te gobliny zabrały kapliczkę Inosa. Posążek Inosa, sorki. Posążek Inosa one mają i musimy go odzyskać i potem oddać w mieście, jeśli się nie mylę, magowi wody Daronowi albo takiej pani, co ugniata jakieś tam jakieś gówno w garku. I wtedy dostaniemy kolejne doświadczenia i kolejne zadanie będzie wykonane. Tak więc słuchajcie. Okej, tutaj już wszystko wyczyszczone, pierwsza jaskinia. Tutaj będzie jeszcze jedna jaskinia. I tutaj też będą gobliny oczywiście. Zobaczymy, ile ich jest. Czyżby tylko jeden? O, jak fajnie, tylko jeden goblin. No dobrze. I teraz tak, tutaj jest zaznaczone miejsce X-em przez Grega. I w tym miejscu musimy kopać w taki oto sposób, po prostu naciskając Ctrl, a Bezi już tutaj wykopie. Ach, sądzę, że coś znalazłem.
No właśnie, sądzę, że coś znalazłem. Okej, tutaj mamy jeszcze zwój. Można było go łatwo pomylić z kamieniem, które tutaj leżą. Dlatego trzeba wszystko tutaj zwiedzać. Dobra, zapiszmy grę i wybierzmy się do drugiej części jaskini. Tej po prawej. Dobra, w tym odcinku chyba już nie pójdziemy do najemników. Zrobimy to w następnym. Jak tylko wykonamy zadanie z Gregiem, które teraz robimy, to myślę, że zakończymy ten odcinek i już w następnym dojdziemy do najemników. Okej. Okay. Ile tutaj jest? Trzy? Trzy? Trzy są. To trochę dużo, jak dla mnie. Fajnie jakby tylko... O! Jeden, dobra. Bardzo fajnie, podoba mi się to. No dobra. Tam został jeszcze czarny oraz zwykły, tak więc słuchajcie. Uleczymy się i rzucimy się na czarnego goblina. Z nadzieją, że uda nam się tutaj coś zdziałać. Mam nadzieję, że właśnie się uda. Bo nie chcę znowu lecieć do Grega z pomocą. O pomoc prosić. Dobra. Tak więc uwaga, bierzemy miecz do dłoni i ciśniemy na czarnego goblina. Oj, coś niedobrze się tutaj zaczęło dla nas. No, jest. Boże, ile mamy życia? 3 punkty trafień. No świetnie. No ale dobra, poradziliśmy sobie. To jest najważniejsze. My możemy się uleczyć, a doświadczenie, żeby nam wpłynęło jak najszybciej, jak najszybszym sposobem, jak najbardziej możliwym, czy jakoś tak. Dobra, mniejsza z tym. Czarny goblin. O, widzicie? Cenny posążek Inosa. I ten cenny posążek Inosa będzie należał chyba do Darona, czyli do tego maga ognia w mieście Korynis, który nas błogosławił, gdy dołączaliśmy do... O, patrzcie, zmienił zbroję, widzicie? Czemu tak długo cię nie było? Znalazłeś coś? Tak, wykopałem sakiewkę ze złotem. Dawaj ją! Proszę. Dobrze, to znaczy, że wciąż są tutaj. Okazuje się, że jednak na coś się przydajesz. Dobra, słuchaj. Zakopałem więcej złota w innych skrytkach. Dobra, na małym jeziorze z dwoma wodospadami jest wysepka. Tam powinna być moja skrytka. Na płaskowyżu znajdziesz dwa kolejne miejsca, w których coś zakopałem. Pierwsze miejsce leży za tamtą farmą, a drugie w pobliżu wejścia na przełęcz przy wodospadzie. Są tam schody prowadzące. U podnóży schodów jest w głębi. Będę na ciebie czekać. Dobra, słuchajcie, jeśli domniemam, zostały nam jeszcze trzy miejsca. Jedno jest tutaj, na wprost nas. Tam będzie dosyć ciężko się dostać jak na razie, ponieważ tam są topielce i z topielcem prawdopodobnie jeszcze sobie nie poradzę. Dlatego też, tak, sprawa wygląda następująco. Ja się tutaj uleczę i pomału będziemy kończyć ten odcinek. Spróbujemy jeszcze coś zabić tutaj. Jakieś krwiopijce, wilki. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu nam się to uda. Oj, Gregu, to jest moje doświadczenie. Dlaczego ty mi je wybijasz? No to mi się nie podoba. Dobra, on jest nieśmiertelny, więc o niego na pewno się nie musimy martwić, ale musimy się martwić o nasze doświadczenia. Tak więc ciśniemy, bo ja też chcę doświadczenie. Chodź. Ojejku. Jedna bestia mniej. Nie podoba mi się to. Dobra, mniejsza z tym. On idzie w stronę najemników, my też tam pójdziemy. I tutaj jeszcze po drodze będą wilki, więc musimy szybciutko wyciągnąć łuk i spróbować je ustrzelić. Jedna bestia. Okej, okay, przynajmniej mamy 60 doświadczenia. Nie tak źle. Dobra, okej, jeszcze tutaj jeden wilk jest. Mięsa nigdy dość. No, jeszcze tutaj dzik jest. Okej, spróbujmy, może nam się uda. Ale on ma pałę. Ale on ma power w tym mieczu. Jedna bestia mniej. Ten miecz sam w sobie jest bardzo dobry, jego. I na dodatek on ma
mistrzowskie posługiwanie się tą bronią, więc no nie dziwię się, że tak mi wszystko zabiera sprzed nosa. No dobra, słuchajcie, ja kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli nie, piszcie w komentarzach, co mam poprawić, co muszę poprawić w moich nagraniach. Naprawdę to doceniam, ponieważ to wy to oglądacie, wy to oceniacie i wy się przy tym dobrze bawicie. Mam taką nadzieję. Tak więc dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.